Witajcie, kochani. Dzisiaj temat, który chyba wielu z nas dotyczy, może nawet wszystkich. Czy muszę zawsze dawać radę? Określenie dawać radę wzbudza bardzo różne reakcje u ludzi. Niektórzy aż się wzdrygają. Bo na przykład słyszeli bez przerwy, no jak to? Nie dałeś sobie rady, albo zobacz, jak żeś to zepsuł, albo to musisz, albo co z ciebie za facet, co z ciebie za kobieta. Są takie miejsca toksyczne, szczególnie toksyczne rodziny, toksyczne szkoły czy toksyczni trenerzy. Choć to, że mówię, że są takie toksyczne miejsca, nie znaczy, że nie ma nietoksycznych, których się uczy dawać sobie radę pozytywnie. Natomiast rzeczywiście bywa tak, że możemy mieć taką elektryczną niechęć wręcz, wiecie, taki uraz do tego, że zawsze trzeba się było, na przykład dziecko się boi czegoś i słyszy, co to z ciebie, no okropne teksty typu, co z ciebie za baba do chłopaka na przykład, obrzydliwe wyjątkowo, albo do dziewczynki, no co ty jesteś, dziecko? No właśnie jest dziecko, rozumiecie? Każdym z nas po pierwsze jest dziecko do końca życia i ono się czasem czegoś boi. Poza tym, jeżeli coś czujemy, to jest taki trend, który jest ponadczasowy, kochani, jeżeli coś czujemy, to po prostu to czujemy. I to coś jako emocja, jako uczucie w nas jest. Więc żeby podważać to z drugiej strony, to już jest bardzo nieprzyjemne i niezdrowe. Trzeba po prostu uznać, co człowiek czuje i coś z tym wokół tego dobrego zrobić, zaakceptować. Przede wszystkim uczucia trzeba przeżyć. Więc teraz, kiedy my w ogóle mamy potrzebę dawania rady? Kiedy coś jest trudne, prawda? Kiedy coś nas doprowadza do ściany, kiedy coś przekracza nasze wyobrażenie, albo kiedy jeszcze nie przekracza, ale już wiemy, że będzie bardzo ciężko. Na przykład ktoś ćwiczy bardzo dużo i bardzo chętnie, natomiast czuje, że jest bardzo zmęczony. Sam mówi tak, no jeszcze dwa razy ta pompka, prawda? Albo jeszcze trzy razy, dam radę. To jest takie pozytywne podtrzymywanie siebie, ale ktoś może powiedzieć tak, ile razy mam dawać radę? Oddałem to, oddałem tamto, zrobiłem coś dla kogoś, zrobiłem coś, chociaż było mi bardzo ciężko i nie chcę już dawać rady. Ktoś może czasami poczuć, że już nie może. I teraz właśnie bardzo dużo zależy od naszego stylu wychowania, jaki nas spotkał w ciągu naszego życia. Czy dawanie rady zostało nam przekazane jako pozytyw, który jest po prostu... Są takie dzieci, są tacy ludzie, którzy mówią, ja to w ogóle daję radę z życiem, daję radę z relacjami, daję radę z zadaniami, daję radę ze sobą. To są ludzie, którzy dostali sporo wiary w siebie, poczucia wartości, takiej swojej adekwatności, jeżeli znacie to brzydkie skądinąd słowo, i mają do tego stosunek w bardzo dużej mierze oparty o postać dorosłego. Tu przypominam, rodzic, dziecko, dorosły. Dorosłego, czyli takim, który mówi, przypominam wam, że dorosły wszystko pamięta, ten dorosły w nas. I korzysta z doświadczeń, mówi, no przecież dawałaś radę. A po drugie jeszcze wcale nie umarłaś, prawda? I może nawet czasem coś ci się stało, ale też sobie z tym poradziłaś czy poradziłeś. To jest taka fajna motywacja wewnętrzna, prawda? Taka od tej części, która pamięta, a od rodzica wewnętrznego jest po prostu taka, wierzę w ciebie, prawda? Wierzę w ciebie, potrafisz, jesteś świetna, jesteś dokładny, jesteś szybki, jesteś, no w ogóle jesteś w porządku, prawda? Czyli dasz radę. Ale dobry rodzic jednocześnie pozwala na to, żeby jak padasz, jak to się mówi czasami, na buzie, żebyś naprawdę się zwolnił, czy zwolniła z tego. Kiedy może człowiek mieć naprawdę prawo zwolnić? Kiedy się rozdaje? Kiedy przestaje zachowywać tą całą taką najważniejszą część, jądro siebie dla siebie? Kiedy traci siły? Kiedy jest chory? Kiedy ktoś go bardzo roszczeniowo i nadmiernie wykorzystuje? Kiedy ktoś go chce zmusić manipulacjami do zrobienia czegoś, co będzie dla niego niekorzystne. My się mamy prawo bronić. My mamy prawo mówić nie. Jeżeli w dziecku zostało zabite jego nie, to będzie mu bardzo trudno w życiu.
przeważnie będzie wykorzystywane. Też jest pozytywny bardzo taki aspekt dawania sobie rady, że kiedy inni to widzą, kiedy inni to we mnie cenią, to ja dostaję taki fajny zwrot, który się jakby mnoży wewnątrz, że okej, właśnie, jestem okej, jestem w porządku, prawda? I ludzie to widzą, ludzie to doceniają. Przy czym, znowu, żeby się nie zapomnieć w tym, że jak będą czegoś chcieli ode mnie, to trzeba najpierw siebie zapytać, czy ja mogę i czy ja chcę. Czasami się łapiemy na takim, trochę zbyłkowym poczuciu, że wartość nasza zależy od spełniania jak największej ilości cudzych oczekiwań. Chociaż powiem wam, że paradoksalnie niektórzy, teraz sobie pomyślałam, niektórzy ludzie na czym innym opierają swoją wartość? Właśnie na tym, że nie są do używania przez innych, właściwie prawie w ogóle. Ale to jest taki szacunek, który ma spory aspekt nieżyczliwości wtedy. Taka się mówi o takiej osobie, taka nieużyta. Tak zwana nieużyta. Jeszcze takie dawanie rady, żeby się pokazać, żeby udowodnić, bo w siebie de facto nie wierzę. To jest, bym powiedziała, słoń na glinianych nogach. Bo jeżeli nie czerpię z tego później, żeby jednak ugruntować swoje poczucie mocy, czy swoje poczucie wartości, tylko ciągle ukrywam jakąś niepewność, ciągle ukrywam jakieś poczucie gorszości przez to, że w jakiś sposób dawanie sobie rady udaje to, że ja jestem im lepsza, mądrzejsza, zdrowsza, fajniejsza, bardziej oddana, czy bardziej potrzebna, czy niezbędna, to ugruntowuje moje poczucie, to, od którego chcę uciec. Czyli nie pomaga de facto, tylko raczej przeciwnie. Jakby pod spodem, wiecie, jest taki kawałek ropy, a na wierzchu jest strób, który jednak trzeba zdjąć, żeby się tej ropy pozbyć, żeby ją wyczyścić, bo jakby gra pod tytułem ja lepsza niż naprawdę jest niebezpieczną grą. Daje nam pozorne zwycięstwa i poczucie bardzo dużego rozdziewu pomiędzy autentycznym wewnętrznym poczuciem a obrazem, jaki pokazuje. W ogóle takie określenie ja daję radę w życiu, czy daję sobie radę z życiem, jest fajne. Natomiast bardzo, bardzo niebezpieczne może być to, że zaczynam siebie karać za to, że mi coś nie wychodzi. Ponieważ rzeczy, które nam nie wychodzą, jest sporo w życiu. Nie na wszystko mamy wpływ, nie na wszystko mamy warsztat. Nie na wszystko mamy umiejętności, także to za tym jesteśmy w bardzo różnym stanie, zależnie od wielu czynników. Od zdrowia, od pogody, od tego, czy ktoś bliski jest z nami w sposób serdeczny, czy mamy zgodę i pogodę ducha, czy przeciwnie, mamy jakiś kryzys. Od tego, czyśmy coś zgubili, czy coś znaleźli. Od tego, czy ostatnio nam się na przykład pojawiają przyjemne propozycje, czy jakiś taki zastój się pojawia i człowiek się zaczyna martwić, może mnie już nie chcą. To różne branże mają takie problemy na przykład. No i teraz być dla siebie dobrym, kiedy na przykład właśnie jakby nie mogę udowodnić, że daję radę, prawda? Bo nie mam możliwości za bardzo, bo mi na przykład nie dzwonią i nie proponują nowych ról. Tak jakoś mi przyszło do głowy, że aktorzy mają takie okresy, bo często też o tym słyszałam i wtedy poradzić sobie z tym wymaga takiej dobrej struktury wewnętrznej, wiary właśnie w siebie. Czy się zapuścić w taki rodzaj, o już coś przepadło, prawda? Przepadło, zepsuło się, bo jak się tak zapuszczę, to jak coś nawet przyjdzie, to przyjmuję to zupełnie inaczej. Nie jako człowiek zadowolony, który się cieszy, tylko jako człowiek, który został uratowany. Wiecie, deska ratunku przypłynęła,
ale przy okazji grzmotnęła mnie w głowę, nie? Bo się czuję, że to jakaś łaska może, że to... Myślę, że wiecie, o czym mówię, że to są takie sytuacje, w których czekamy na jakieś wybawienie i przestajemy wierzyć w siebie i wtedy no, możemy sobie zrobić sporą krzywdę. Możemy uznać, że jakby za bardzo zależymy od okoliczności. No i tu co mi się przypomina, słuchajcie, zawsze to samo, czyli cudowna, genialna, kochana modlitwa Pogodę Ducha, którą wam znowu powiem. Boże, użycz mi pogody ducha, abym znosiła to, czego zmienić nie mogę, odwagi, abym zmieniała to, co zmienić mogę i mądrości, abym odróżniała pierwsze od drugiego. Mam zawsze taką nadzieję, że może ktoś po raz pierwszy usłyszy tę modlitwę i że ona mu dużo da, tak jak mnie kiedyś dała. No bo zobaczcie, no jeżeli nie mam na coś wpływu, to się naprawdę warto zgodzić na to, że na przykład jest cisza albo że jest brzydka pogoda. To też metafora, brzydka pogoda. Albo, że jest pogoda dla bogaczy. To ładna metafora. Daję radę. Ja daję radę. Dobra afirmacja. Warto sobie ją przyjąć, używać. Warto sobie to powtórzyć. Warto też się co jakiś czas rozeznać, zrobić sobie taki rachunek wewnętrzny, w ogóle co jakiś czas trzeba sobie robić rachunek wewnętrzny, to w swoich strat, swoich zysków, swojego poczucia zadowolenia lub niezadowolenia z tego, co się mi dzieje, w czym jestem i popowiedzieć sobie serdecznie bardzo, tutaj się trzeba trochę podciągnąć, tutaj sobie trzeba odpuścić, albo można odpuścić, tutaj warto włożyć jakiś nowy wysiłek, a może tutaj coś zupełnie zostawić, prawda, i zobaczyć, jak z tym będzie. W każdym razie dawanie rady ze sobą jest też niesłychanie istotnym tematem, bo bardzo jest ważne, żebyśmy siebie jak najlepiej znali i poznawali w swoim życiu coraz bardziej. Oczywiście, że się zmieniamy, ale żebyśmy te zmiany też zauważali, żebyśmy je doceniali, z nich korzystali, ponieważ o to chodzi, żebyśmy się rozwijali wraz z wiekiem, coraz więcej rozumieli, coraz więcej właśnie rozróżniali, gdzie mogę, gdzie nie mogę, gdzie jestem potrzebna, a gdzie mnie nie potrzebują, albo co o mnie myślą, albo jak mnie traktują. No bo traktują mnie tak, jak chcą. Mam na to wpływ, oczywiście, że tak, ale nie do końca. Może chcielibyśmy mieć, ale to się nie da zrobić. Ludzie nas oglądają i mają nasz obraz swój własny i czasami moglibyśmy się bardzo zdziwić. Czasem byśmy się zdziwili, że jest taki fajny, a czasem byśmy się zdziwili, że taki może niekoniecznie. I na to też by trzeba się było zgodzić, czyli dać sobie radę. Wierzę, że będziecie sobie dawali radę coraz bardziej i coraz przyjemniej dla samych siebie. Serdecznie sobie i wam tego życzę. No i pamiętajcie o subskrypcji.